Gdzie chłopaki, z którymi jestem? Już ich widzę. Już ich widzę. I 30 już nie szukam nikomu. Wiem, które to jest. Pani zrezygnowała, nie chciała tego auta. Automat 26 tysięcy przebiegu. Pani go nie wzięła, bo jest gołe. Czyli nie ma elektrycznych tylnych szyb, jest benzyną. A 25 przebiegu, słuchajcie. I kosztuje tyle, ile pani chciała wydać na auto całe. Cóż temu było? Wiem, prawy przedbłotnik porysowany. To jest na pewno to. Tak jest, to jest to. 25 przebiegu. Pani woli z przebiegiem do 200 tysięcy? Niż takie bez składanych lusterek. Coś kupione już? Dobra. Pani jakby nie chce, bo mówię wam, nie ma lustra składanej, nie ma tylnych szyb elektrycznych. Cholera ciekawe to wszystko. I woli z przebiegiem między 150 a 200. No to jest takie czasami zadziwiające, moja praca. Nie zawsze jest gładka, prosta, łatwa i przyjemna. Nad tym wszystkim trudno mi się zastanawiać, co ludzie chcą, a czego by nie chcieli. Dlatego albo kupuję sztuki piękne na zlecenie, pod dom dostajecie, albo zabieram, tak jak chłopaków dzisiaj, spod łodzi i zasuwałem po furę. Dzisiaj będą nagrania z pożykiwania SUV-ów dla tych panów. Poszukamy SUV-a do 20 euro. Serio? Napędówka? Po gradzie, czy raczej cała? Czy niedohamowane? Auć. Szału nie ma jakby za ślepką na froncie. No tak. Żeby to jeszcze 20 tysięcy kosztowało, a nie tyle, co kosztuje, to no tu jest uszkodzenie. Już na placu rozpierdzielonymi. Troszkę błotnik podgięty. Też jak do wyrzucenia, kółko stoi prosto. Co tam za ślepka była w tym halogenie? No właśnie. Kolejny musztardowy dzisiaj prądownik. Czy raczej nie prądownik? Prądownik na stówę. CLS wciąż piękny. Mówiłem, że piękna pogoda? No właśnie. Ktoś szuka baniaka na jedzenie, to tu jest taki pusty. Raczej uciekło z niego chłodne. Możemy wyjść drugą bramą teraz. Dobra. Tym wyjściem. Ależ piękna Kalifornia. Zobaczcie, ile po gradzie jest samochodów. Jak musiał, ostatnio musiało tłuc. Jak tu byłem w piątek, to na dół cało nieźle. I chyba szyber jakiś rozbity, bo pełno szkła na dysty. Taką nówkę za dychę nie oddają, co? No mogą nie oddać. 19 roczek. Piękna. Piękna, piękna. Przystosowane pod wszystko. California, nanaj. Auć! California. Daj edition. Wszystko rozdupcone. Tutaj jest rozbite. Pokażcie mi to szkło w dachu. Nie zobaczymy niestety. Jak na kółko stanę tutaj, też nie wejdę. Wszystko rozpieprzone, ale musiał gradować. Skoro roletka też. Jak słupek przygięło, to poszło grubo. A ta folia z grzaniem, czy czymś innym, czy jakimś innym czujnikiem? Fajne. Patenciarze. Jak nowy jednak po gradzie. Ja sądzę, że rozbiło przednią szybę. Temu są opiłki, dali nową. Nie, 22. Mogli dać nowy, faktycznie, żeby nie lało deszczem. O! Zacnie, milordzie. Tylko jak widzę, drzwi nie widzę poszycia. Chłopaki idą, dobra. Smarcik, gdyby był tani, wziąłbym. Ale 8 tysięcy euro za 18 rok, czemu nie?
To pytanie, co mu jest? Auć! Siej. Plastik jebłem. Auć! Mamy tam jednego pacjenta. Tutaj? Ale nie, bo ta plazika ma z ciekawości. Czy ma kartkę na szybie? Nie, nie. To jeszcze niewycenione. Jaki? I jest taki szary GTI, jest tam lekko uderzony w tył. Aha. Ciekawe, jaki cenie. A rocznik patrzyliście na szybę? 19. Świeżutki. Jak nie ma kartki, to jeszcze nie jest wyceniony. I to może być kłopot, bo pewno świeżo przyjął, to może potrwać do wieczora, zanim się szefowie ogarną, a się pierdzielają jakiś plastik. No nic. A Q8, nie? Nie. Nie, tak się pytam, żeby potem. Nie. No, no. No to Porsche zostaje, to już nie widzę wyjścia. Kolor ładny, to tam. Tu reflektor z 20 koła, to nie jest droga naprawa. Może 30, może 15. Ależ jedną zdrowo. Trzy koła, 25 tysięcy za ten samochód, żądają Q5, jaki rok szukam, 19 rok, październik, dzień po moich urodzinach wyprodukowany. Może warto wziąć jak klasycznie, co tu się wydarzyło takim zagięciem, takim jajem? Trudno pokazać jak to jest wgięte, ale może tam wpadł pośladkiem. A co tu? Wygląda na Porsche jakieś ucięte. Ze specjalnym pakietem ratunkowym. First pomoc. Auć! G-klasa. Jest Porsche'owka faktycznie. Próżno wam szukać silnika pod tą maską. Jak wiadomo, silnik jest zupełnie gdzie indziej zamontowany. Fajny, 18 tysięcy euro. Co za cudo, Countryman 4x4, pano head-up, 18 rok, 45 przebiegu, diesel, 190 koni z 2 litrów, wygenerowany. Przegląd do 24 rok. Wybór potężny. A co tu się, takie jakieś z oznaczeniem 8? Na prąd, wszyscy na prąd. Auć. No toż co? Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.